Myśli, witam jeszcze raz tych, którzy są z nami. Witam również Państwa, mam nadzieję, oglądających. Witam bardzo serdecznie laureatkę ubiegłorocznego wyróżnienia Nagrody Publiczności, zdobywczynię Kryształowej Karty Polskiego Reportażu, Nagrody Publiczności, panią Dorotę Braucz. Dorota napisała cudowną książkę Domy bezdomne, książkę, którą się czyta i człowiek się wzrusza, ponieważ myślę, że rzeczą, której nam strasznie brakuje w świecie, w jakim przyszło nam żyć, jest czułość. Dorota strasznie, och, właśnie nie strasznie, nie powinno się łączyć czułości i straszności, więc Dorota bardzo czule pisze o domach, które odchodzą w zapomnienie. Myślę, że będzie wam trochę o tym mówiła i będzie was uczyła takiej czułości spojrzenia, ponieważ dobry reporter jest nie tylko dociekliwy, nie tylko jest wierny faktom, nie tylko musi być świetnym literatem i jest świetnym literatem. Książka Doroty bardzo wyróżniała się pod względem językowym spośród tych nadesłanych na ubiegłoroczny konkurs, ale również powinien być empatyczny i czuły. Empatia i czułość to są takie wartości, o które bardzo trudno w świecie, w jakim żyjemy, więc tym bardziej cieszę się, że jesteście. I że będziecie mieli szansę tej empatii i czułości uczyć się od mistrzyni, bo są to warsztaty masterclass w ramach 6. Festiwalu Reportażu w Lublinie. Pragnę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować miastu Lublin, które wspiera nas od 6 lat, Perle Browarom Lubelskim, też wspierającej nas od 6 lat, a także poinformować Państwa dziękując, że ten festiwal 6. został dofinansowany przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny. Dziękujemy sponsorom, bo to również ich obecność świadczy o czułości spojrzenia, ponieważ można łożyć na sport, który bardzo lubię, żeby było jasne, oraz inne bardziej popularne dziedziny życia trzeba, o czym bardzo niewielu pamięta, łożyć na kulturę i za to bardzo dziękuję. A teraz zostawiam was w czułych rękach Doroty Braucz. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Działa, tak? Witajcie serdecznie. Mam wrażenie, że Agata już powiedziała najważniejszą rzecz o tej czułości. To bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj mój warsztat będzie sponsorowany trochę innym słowem, ale myślę, że słowo czułość chyba by też się nadało. Na sam początek chciałabym was zapytać, kto z was czyta reportaże? Jest ktoś taki na sali? No to super, to mam nadzieję, że w takim razie może po dzisiejszych warsztatach, tych porannych z Kasią i moich dzisiejszych, może spróbujemy was jakoś do tego zachęcić. Na sam początek, zanim zacznę, chciałabym, żebyście wszyscy zabrali te notesy, które dostaliście tutaj dzisiaj, żebyście sobie je odpakowali, żebyście wyciągnęli długopisy i mam do was taką ogromną prośbę. Chciałabym, poczekam aż wszyscy odpakują. Chciałabym, moi drodzy, żebyście od samego początku, jak prowadzę te warsztaty, żebyście zapisywali słowa, jakieś wrażenia, jakieś pytania, cokolwiek, co wam przychodzi do głowy. To może być słowo, które wam się na przykład spodobało, bo ładnie brzmi. To może być jakaś emocja, którą wywołało jakieś zdjęcie, które zobaczycie. To może być jakieś pytanie, które urodziło się w waszej głowie. To może być cytat jakiś, który ja na pewno tutaj, jakieś cytaty się pojawią na tej prezentacji, albo jakieś moje słowa. Także bardzo was proszę, żebyście od samego początku coś tam sobie skrobali w waszych notatnikach. Więc tak, jeszcze raz dzień dobry, witam was serdecznie. Zaczynam tą prezentację od pokazania wam moich zdjęć. To są zdjęcia, które robiłam bardzo, bardzo dawno temu, bo już jakieś 15 albo i dawniej. To są zdjęcia, które robiłam swoim pierwszym aparatem. Dostałam go, jak miałam niecałe 30 lat, czyli dość późno tak naprawdę i wtedy też dopiero zaczęła się moja przygoda z fotografią. Ale ta fotografia zawsze gdzieś tam we mnie siedziała i zawsze chciałam robić zdjęcia.
Wy jesteście w której klasie, powiedzcie mi? To jest liceum czy ósma klasa? Liceum. Liceum, okej, okay, super. No więc właśnie liceum, słuchajcie, i pierwsza klasa to był ten moment, kiedy ja odkryłam, że mój umysł jest chyba trochę bardziej jednak humanistyczny niż ścisły, ponieważ w podstawówce jeszcze kompletnie tego nie wiedziałam, ale na matematyce w pierwszej klasie liceum stwierdziłam, że po prostu nic nie rozumiem z tego, co pani do mnie mówi. A miałam tak kochaną panią, a poszłam na matfiz, słuchajcie, więc wydawało mi się, że jestem umysłem ścisłym. Ale pani z matematyki była tak kochana, że pozwoliła mi na lekcji matematyki uczyć się historii, ponieważ byłam jedyną osobą w klasie, która zdawała historię na maturze. Także ja sobie grzecznie siedziałam z tyłu w klasie i czytałam sobie książki, a inne osoby z mojej klasy uczyły się w tym czasie matematyki. No więc gdzieś ten taki, ta taka humanistyczna zajawka pojawiła się właśnie w tym wieku, w którym wy teraz jesteście, ale powiem wam zupełnie szczerze, że nigdy nie miałam jakiejś takiej potrzeby opisywania świata. To znaczy nie chodziły za mną słowa, tak? Nie miałam takiej potrzeby zapisywania jakichś myśli, zapisywania tego, co widzę. Natomiast odkąd pamiętam właściwie w liceum, zawsze chciałam robić zdjęcia. I te zdjęcia to było coś, co za mną bardzo chodziło, ale nie miałam aparatu fotograficznego i nie miałam odwagi, żeby pójść na studia fotograficzne. Strasznie się tej fotografii bałam. Wydawało mi się, że fotografia to jest taka dziedzina zarezerwowana dla ludzi wyjątkowo utalentowanych, że to jest dziedzina zarezerwowana dla ludzi bogatych, których stać na to, żeby kupić sobie porządny aparat fotograficzny. Więc nigdy się nie odważyłam pójść w stronę tej fotografii. I wybrałam studia humanistyczne, politologię ze specjalizacją dziennikarstwo. I tak jak wam mówiłam na początku, pierwszy mój aparat dostałam już dawno, dawno po studiach i to są pierwsze zdjęcia, które zaczęłam robić tym aparatem. Jak widzicie, właściwie są to zdjęcia wszystkiego, od jakichś tam zdjęć architektury, natury, ludzi, zdjęcia wakacyjne i tak dalej. Nastąpił taki moment w moim życiu, kiedy zdjęcie zaczęło się robić telefonem komórkowym. Myślę, że wszyscy z was telefon komórkowy macie i to jest taki moment dość ważny, wydaje mi się, bo telefon komórkowy, o czym zresztą będę mówić za chwilę, jest bardzo fajnym narzędziem. I powiem też za chwilę, dlaczego jest fajnym narzędziem. W 2019 roku wydałam książkę Domy bezdomne, która, jak wspominała Agata, dostała tutaj na festiwalu Nagrodę Publiczności. Obok okładki widzicie serduszko. Dlaczego serduszko? Ponieważ ja zakochałam się w tym temacie, tak? Zakochałam się w starych domach, które znajdują się w okolicy mojego miasta. Ja pochodzę z Pszczyny, to jest taka mała miejscowość na Górnym Śląsku. I tam, słuchajcie, w okolicach Pszczyny jest takie piękne ceglane budownictwo, które ja zaczęłam fotografować. Ale jeszcze na sekundkę wrócę do tego zdjęcia. Zaczęłam fotografować i z tej fotografii tak naprawdę narodziła się ta książka, o czym też jeszcze będę mówiła za chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy słowo reportaż, to tajemnicze słowo, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i chciałabym was zapytać teraz o to, czy co wam się kojarzy ze słowem reportaż? Jakieś słowo, jakiś tekst? Ktoś ma jakieś pomysły? Jakiekolwiek skojarzenia ze słowem reportaż? Notowanie, super, dzięki. Coś jeszcze? Cokolwiek, słuchajcie, to nie musi być ściśle związane z tym słowem, to może być jakiekolwiek skojarzenie. Super, zadawanie pytań, dzięki. Coś jeszcze? Dobra, słuchajcie, ja przygotowując się do tych warsztatów, napisałam sobie słowo reportaż i napisałam sobie wszystkie jakieś takie skojarzenia, wyrazy, które mi się z tym słowem kojarzą.
I właściwie każdy z tych zagadnień mogłoby być tak naprawdę tematem na osobne warsztaty. Ja zdecydowałam się wybrać trzy zagadnienia z tej listy, którą tutaj widzicie. I te trzy kolejne dni będę właśnie próbowała wam o tym opowiedzieć. No więc słuchajcie, zaczęło się od fotografii. W 2016 roku zaczęłam fotografować właśnie takie stare ceglane domy, które znikają z krajobrazu pszczyńskiej wsi. Uruchomiłam na Facebooku stronę Ceglane Domy. Tam sobie możecie zajrzeć, możecie sobie zobaczyć, jak te domy wyglądają. I właściwie nie miałam w ogóle pomysłu na pisanie książki, nie miałam w ogóle takiej potrzeby, żeby napisać książkę. Ja po prostu chciałam te domy fotografować. Chciałam je fotografować, ponieważ to są właśnie te domy, trochę teraz sobie je pooglądamy. Chciałam je fotografować, ponieważ zauważyłam, że znikają, a to są naprawdę przepiękne budynki z połowy XIX wieku, z takimi charakterystycznymi wysiadkami, czyli takimi dwoma ławeczkami po bokach przy wejściu głównym. Nie wiem, czy wam się one podobają, mi się one podobają, uważam, że są po prostu cudne. Ale niestety jest ich naprawdę coraz mniej w okolicy i znikają w zastraszającym tempie i po prostu strasznie mnie to martwiło, tak? Bardzo mi się te domy podobały i chciałam je w jakiś sposób uwiecznić. Chciałam coś zrobić w ogóle z tym, żeby zachować je jakoś, tak? Żeby jakoś je ocalić, ponieważ wiedziałam, że właściwie jedyna możliwość ocalenia tych domów, bo one są już bardzo stare i niestety w kiepskim stanie, no to tak naprawdę pozostawienie jakiegoś śladu po nich, czyli fotografii albo tekstu. I łaziłam sobie, głównie jeździłam na rowerze przez właściwie 3 lata i fotografowałam te domy. Pokazuję wam teraz te domy, żebyście mogli sobie popatrzeć. Może chcecie coś zapisać w waszych notesach. To także są te domy. Pewnie już zauważyliście różnicę między tymi pierwszymi zdjęciami i tymi drugimi zdjęciami. Tamte zdjęcia są piękne, kolorowe. Domy są sfotografowane o takich porach roku, gdzie trawa jest bardzo zielona, kwiaty kwitną i wszystko wygląda tak sielsko i anielsko. Natomiast to są zdjęcia fotografowane jesienią, w mgliste, jakieś takie szaro-bure dni, kiedy te zdjęcia wyglądają i te domy wyglądają zupełnie inaczej. Pokazuję wam te dwa rodzaje zdjęć, żeby zwrócić wam uwagę na to, jak bardzo ten sam temat może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób na niego spojrzymy. Jak inaczej możemy zobaczyć dany obiekt, daną osobę, w zależności od tego, jaki to jest dzień, jaka to jest pora roku, jaka to jest pogoda albo jaki mamy nastrój. Więc emocje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy pojawiła się ta plansza z reportażem, było tam słowo emocje i były wypisane różne emocje. Bardzo często wielu reporterów powtarza, że reportaż właśnie rodzi się z emocji. No ja jestem takim przykładem potwierdzającym tą regułę. Rzeczywiście było tak, że ta moja potrzeba fotografowania tych domów właśnie zrodziła się ze smutku. I zrodziła się ze złości i z żalu, bo było mi po prostu żal, że te domy znikają, że odchodzą, że za niedługo już ich nie będzie i nie wiedząc w ogóle, co zrobić z tym, postanowiłam je fotografować. Ale też ta potrzeba fotografowania domów zrodziła pytanie, tak? Bo kiedy już byłam tam w tej przestrzeni, kiedy już fotografowałam te domy, to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego one znikają. I chyba to pytanie popchnęło mnie ku temu, żeby troszkę bardziej zgłębiać ten temat i żeby trochę więcej dowiadywać się na temat historii tych domów, a w końcu pisać książkę. Ale słuchajcie, żeby zrodziła się emocja i żeby poznać tą emocję, żeby jakoś ją nazwać w sobie i żeby zrodziło się pytanie, to potrzebna jest jedna bardzo ważna rzecz. I to jest rzecz, o której dzisiaj będę chciała wam najwięcej opowiadać. Tą rzeczą jest uważność, ponieważ moim zdaniem nie ma reportażu bez uważności. Myślę, że każdy z nas trochę inaczej rozumie to słowo uważność,
Ale powiem wam, w jaki sposób ja go rozumiem i w jaki sposób ja go używam do pracy z tematem i z tekstem. Które słowo zauważyliście pierwsze na tej planszy? Obserwuj. A dlaczego? Dokładnie. Słowo obserwuj jest w środku, jest największe, dlatego go na pewno wszyscy zauważyliście pierwsi. Specjalnie słuchajcie, na początku, kiedy przygotowywałam dla was ten slajd, słowo uważność było na środku i było największe, ponieważ chciałam tutaj rozmawiać o uważności, ale stwierdziłam, że zrobię taki zabieg i zamienię ze słowa, ponieważ uważność właśnie polega na tym, żeby nie dostrzegać tylko tego, co jest największe, tak? I nie dostrzegać tylko tego, co jest w środku, ale uważność polega na tym, żeby zobaczyć coś, co jest pomiędzy, zobaczyć coś, co jest w szczelinach, zobaczyć coś mniejszego, zobaczyć coś, co czasami wydaje nam się zupełnie nieistotne, a potem okazuje się, że jest całkiem ważne. I teraz, jeżeli chodzi o tą uważność, to zanotowałam tutaj takie czasowniki, które mi bardzo pomagają w tym, żeby tę uważność sobie ćwiczyć. Szkicuj, zwolnij, notuj, chodź, dotykaj, rozmawiaj, zatrzymaj się, fotografuj, chłoń. Polecam wam takie ćwiczenie, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli zabrać się za pisanie reportażu albo trochę poćwiczyć sobie po tych warsztatach, żeby pójść w jakieś miejsce, usiąść w tym miejscu i przez chwilę popatrzeć w jedną stronę. Obserwować to, co się dzieje, potem obrócić się w lewo, poobserwować to, co dzieje się po lewej stronie, potem obrócić się w prawo, poobserwować to, co dzieje się po prawej stronie, a potem się obrócić i dokładnie przyjrzeć się temu, co dzieje się za wami. A kiedy już to wszystko sobie zobaczycie, to usiądźcie jeszcze raz w tym samym miejscu i zamknijcie oczy. I spróbujcie posłuchać tego miejsca. Spróbujcie wychwycić wszystkie dźwięki, które są dookoła was. Spróbujcie usłyszeć te dźwięki, które są blisko was. Spróbujcie usłyszeć te dźwięki, które są trochę dalej. I zobaczycie, jak innych rzeczy doświadczacie, używając waszego zmysłu wzroku, albo używając waszego zmysłu słuchu, albo używając obydwóch tych zmysłów. Mi, jeżeli chodzi o uważność i pracę z książką, oczywiście bardzo pomagały notatki. Bardzo, bardzo dużo notowałam. Notowałam wszystko, rysowałam sobie różne strzałki, kółeczka. Oczywiście wywiady, rozmowy nagrywałam na dyktafony, a resztę fotografowałam aparatem fotograficznym. Jest to dość dużo sprzętu. I na pocieszenie powiem wam, że wcale nie musicie używać tego sprzętu, wystarczy wam telefon komórkowy. Ponieważ telefon komórkowy, słuchajcie, to jest cudowne narzędzie do tego, żeby ćwiczyć swoją uważność. Ponieważ telefon komórkowy tak naprawdę zastępuje wam notes, wszystko możecie zapisać w telefonie, każdą waszą myśl, każdą waszą obserwację możecie szybko zapisać w notatkach, możecie szybko zrobić zdjęcie. Możecie szybko nagrać jakąś rozmowę, bo przecież w telefonie jest też dyktafon. Także właściwie wszyscy już w tym momencie jesteście wyposażeni w naprawdę świetne narzędzie reporterskie i możecie zabierać się do pisania reportażu. Okej, słuchajcie, popracujemy sobie teraz trochę nad... jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos telefonu komórkowego. Wiecie, jaki aparat jest najlepszy dla każdego, a w szczególności dla reportera? Taki, który się ma zawsze przy sobie. A telefon to jest urządzenie, które macie zawsze przy sobie. Okej. Czeczot podcina żyły. Czeczot podcina żyły to tytuł jednego z rozdziałów mojej książki. Chciałabym, żebyście się teraz na chwilę zastanowili nad tym tytułem. Możemy sobie o tym pogadać, jeżeli macie ochotę. Jak myślicie, o czym jest ten tekst? Ktoś ma jakieś pomysły, o czym może być ten tekst? Jak myślicie, kim albo czym jest czeczot? Nazwisko. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Kim albo czym jest czeczot? Nazwisko, czyli jakaś osoba, tak?
Jeżeli osoba podcina żyły, to podcina sobie albo komuś. Okej, dobra, kochani, zobaczymy, o czym jest ten tekst. Przeczytam teraz pierwszy fragment, pierwszy akapit z tego tekstu. Otwieram okno prosto w mgłę. Zniknął dom sąsiadów za płotem i słup elektryczny przy bramie. Na dachu garażu nie siedzi już kot. A może jednak siedzi, zanurzony w mgłę. Miałam robić zdjęcie o poranku, ale nic z tego nie wyjdzie. Wsiadam jednak na rower i jadę. Po chwili kończą się zabudowania, wjeżdżam w pola, a potem na starą groblę między stawami. Na brzegu stoi mężczyzna, zarzuca wędkę w biel i nieruchomieje. Ze stawu po drugiej stronie grobli ktoś spuścił już wodę przed zimą. Wygląda jak martwy, jak zwierzę, z którego po uboju spuszczono krew. Z jego suchego cielska wypełza mgła. Widzicie jakieś podobieństwo między tekstem a tym zdjęciem? To jest trochę zabawa w znajdź różnicę. Słuchajcie, więc to było tak, że jest sobie miejscowość Wola. W tej miejscowości Wola jest kopalnia. Wola to była kiedyś taka piękna wioska, właśnie z takimi pięknymi ceglanymi domami, ale w latach 70. przyszła tam kopalnia i trochę zrujnowała życie mieszkańców tej wioski. I jest tam taki dom, który w tych latach 70., taki właśnie stary ceglany dom, został otoczony z trzech stron przez osiedle bloków. Ja strasznie chciałam napisać o tym domu i strasznie chciałam napisać o tej pani, która tam mieszka. I pomyślałam sobie, no, że nie ma po prostu wspanialszego bohatera dla opowiedzenia tej historii, jak właśnie ta pani, która mieszka w tym domu, ona się nie zgodziła na to, żeby ten swój dom oddać i żeby w miejsce jej gospodarstwa powstało osiedle. Więc uznałam, że to będzie no, taka naprawdę smutna, ale naprawdę cudowna opowieść o tym, jak ta pani przez te kilkadziesiąt lat żyje otoczona tymi blokami w tym swoim domu. Ale pani Górczokowa, bo tak się nazywa ta pani, nie chciała ze mną w ogóle rozmawiać. No więc stwierdziłam, że cały pomysł na mój tekst właściwie legł w gruzach. Ale zanim się o tym dowiedziałam, to wsiadłam na rower i pojechałam właśnie do Woli po drodze, robiąc to zdjęcie. No właśnie, obraz czy słowo. Pokazałam wam to zdjęcie i przeczytałam wam ten tekst, bo ten tekst tak naprawdę powstał na bazie tego zdjęcia. Gdybyście mieli wybrać, słuchajcie, pomiędzy tym tekstem a tym zdjęciem, to co wybralibyście? Tekst? A dlaczego? Był ciekawszy. Mhm. Super, dzięki. Wszyscy są tego samego zdania? Czy ktoś by wolał zdjęcie? Okej, lecimy dalej. To jest kolejne zdjęcie, które również powstało w ten mglisty dzień, kiedy pojechałam rozmawiać z panią Górczokową i robić zdjęcia kopalni. Nie wiem, czy widzicie, ale właśnie tam w tej mgle jest szyb kopalniany, wieża kopalni, której zupełnie nie widać. Pomyślałam więc sobie, że w ogóle wybrałam jakiś absolutnie beznadziejny dzień na robienie tych zdjęć, bo miałam przecież robić zdjęcia kopalni, a kopalni w ogóle nie widać, bo jest w mgle, więc w ogóle bez sensu. Wieża kopalni w Woli też zniknęła z krajobrazu miasteczka. Przede mną opuszczone i zaniedbane zabudowania. Wytężam wzrok, ale stumetrowy betonowy skip rozpłynął się w mleczno-szarych chmurach. A może obraz i słowo? Co myślicie? Dobry zabieg? Jest sens pisać tekst i dawać zdjęcie? Dowiadujecie się czegoś nowego z tego tekstu albo z tego zdjęcia?
Więc mówiąc o relacji pomiędzy słowem a obrazem, chciałam wam powiedzieć, że w pracy reportera, jeżeli zdecydowalibyście się kiedyś na to, żeby używać tych dwóch narzędzi, tekst i słowo powinny się zawsze w jakiś sposób uzupełniać. Nie mogą się duplikować, bo to nie ma najmniejszego sensu, tak? Mariusz Szczygieł mówił, że każdy akapit w tekście powinien zaskakiwać czytelnika czymś nowym. Ja się z tym bardzo zgadzam i budując swoje teksty i swoją narrację, trochę buduję ją właśnie na bazie zdjęć, tak jakby każdy kolejny akapit był tak naprawdę zdjęciem, które pokazuje coś innego, coś nowego. Zdjęcie i tekst mają się wzajemnie zasilać i nie mogą ze sobą konkurować. Okej, lecimy dalej z tekstem. Zawracam w stronę wsi. Jak porozrzucane niedbale klocki sterczą wśród pól kolorowe supermarkety. Trochę dalej budynki pływalni, ale dziś widać tylko krętą czerwoną rurę, która to pojawia się, to znika we mgle. Rok po otwarciu basenu zaprzestano w Woli wydobycia węgla, choć kopalnia Czeczot, tutaj dowiadujemy się, że Czeczot to kopalnia, dogorywała już od 1990 roku. Mieszkańcy mówili, że ten basen to im gmina na pocieszenie wybudowała. Zamiast zjeżdżać pod ziemię po węgiel, mogą zjeżdżać czerwoną rurą do chlorowanej wody. To też zdjęcie, które powstało tego dnia w Woli, kiedy wydawało mi się, że ten dzień jest absolutnie beznadziejny, bo nic nie widać, a pani Górczokowa nie chce ze mną rozmawiać. Mijam dom pani Górczokowej. Od dawna nikt jej nie pocieszył. Ja też jej nie pocieszę, bo nie chce ze mną rozmawiać. Rozmawiała już z tyloma. W latach 80. jej gospodarstwo zostało z trzech stron otoczone przez osiedle Wola 1. Bloki wyrastają tak blisko, że z jednej strony prawie ocierają się o drucianą siatkę płotu. Na wschodzie wielka płyta. Dalej blaszane garaże. Na południu znowu blok, potem jeszcze jeden. Dopiero na zachodzie widać skrawek nieba. Dzięki temu Górczokowa widzi, jak słońce zachodzi za wysoką wieżą. Szyby kopalni pociągnęły ostatnią tonę kruszywa w 2005 roku. Wiaty autobusowe, niektóre budynki dawnego Czeczota i dwa szyby wyciągowe zostaną rozebrane niedługo po ostatecznym zamknięciu kopalni. Pozostanie betonowy skip, który jest już dla tutejszych przeźroczysty, niewidoczny, jakby mgła nigdy nie opadała. Słuchajcie, tego dnia, kiedy wróciłam z Woli, stwierdziłam, że wróciłam absolutnie z niczym. Że porobiłam jakieś zdjęcia, ale właściwie cała ta wyprawa jest kompletnie bezsensowna, ponieważ padł pomysł na mój tekst, pani Górczokowa nie chce ze mną rozmawiać, a mgła przykryła wszystko i nic nie widać. Po czym zaczęłam przeglądać te zdjęcia, zaczęłam myśleć o tym wszystkim, co się wydarzyło. I wpadłam na pomysł, żeby coś mnie poprowadziło w tym tekście. Ktoś z was ma pomysł, co mnie w tym tekście prowadziło? Co stało się jakąś taką, może nie myślą przewodnią, ale takim przewodnikiem po całym tekście? No come on, ludzie, gadałam już o tym dzisiaj 15 razy. Słowo na my. Ktoś ma pomysł? Super. Mgła, dokładnie. Słuchajcie, ta mgła, która okazała się być na początku jakąś taką totalną przeszkodą, okazała się być tak naprawdę najfajniejszą rzeczą tego dnia. Okazała się robić mi tekst tak naprawdę, tak? Ale żeby zauważyć tę mgłę i żeby ją docenić, to właśnie potrzebna jest uważność, którą sobie tutaj dzisiaj ćwiczymy. Czy ktoś zapisał jakieś słowa, słuchajcie, podczas tych warsztatów? Macie już coś? Okej, dobra. I ostatni fragment tego tekstu, który chciałam wam przeczytać. Dopiero po południu pękło brunatno-szare jak gęsty żur niebo i zza chmur wylało się złote światło. Gdybym teraz pojechała do Woli,
pewnie wszystko zobaczyłabym trochę inaczej. Widziałabym dzieci bawiące się na placach zabaw, wyremontowanych za unijne pieniądze, zielone i czerwone boisko do kosza i piłki nożnej, parkingi pełne kolorowych aut przed kolorowymi supermarketami. Pospacerowałabym brzegiem Wisły, tam gdzie rozciąga się obszar Natura 2000. Zobaczyłabym także wysoką wieżę. Ale to dobrze. Zwierzom łatwiej zrozumieć opuszczony dworzec i targowisko, okna starych domów zabite deskami, dziki rumianek wyrastający spod spękanego, chropowatego asfaltu na kopalnianym placu i upodlony dom pani Górczokowej. Wieża wszystko wyjaśnia, bo czasami nawet krajobraz potrzebuje rozgrzeszenia. To jest betonowy skip, o którym pisałam w tym rozdziale. To jest zdjęcie zrobione zupełnie innego dnia. Jest czarno-biało, ale na pewno widzicie, że tego dnia było piękne słońce. Widać niebo, widać chmury. Jest takie wszystko bardzo przejrzyste i wyraźne. No właśnie, gdybym tego dnia chciała zrobić materiał o Woli, pewnie ten tekst byłby zupełnie inny, prawda? Może porozmawiałabym z tym panem, który jedzie na tym rowerze. Może podeszłabym pod ten skip, może bym tam kogoś spotkała, może bym zrobiła 15 innych zdjęć i na podstawie tam was. Czy uważacie, że reportaż jest obiektywny czy subiektywny? Jak myślicie? No, wiesz, myślę, że może być taki i taki. Zdania są podzielone. Do dzisiaj reporterzy się kłócą, choć myślę, że większość reporterów, a może już wszyscy, nie wiem. Ja w każdym razie skłaniam się do takiej myśli, że reportaż nigdy nie jest obiektywny. Obiektywne są same fakty, tak? Jeżeli mamy krótką notatkę prasową, pan Józef o godzinie 8:45 zabił swoją żonę Janinę, to są fakty, tak? One są obiektywne. Wiemy, że był pan Józef, wiemy, że była godzina 8:45 i wiemy, że została zabita przez pana Józefa żona Janina. Ale to, w jaki sposób my tą sytuację opiszemy, to, w jaki sposób my ją pokażemy, to, w jaki sposób my ją przedstawimy czytelnikowi, to wszystko już jest przefiltrowane przez naszą wyobraźnię tak naprawdę. Przez naszą wyobraźnię, przez naszą intuicję, przez nasz talent, przez nasz pomysł na tekst, przez formę, przez medium, bo tak naprawdę możemy się zdecydować, żeby daną opowieść opowiedzieć słowami, albo opowiedzieć fotografią, albo użyć i słów, i fotografii. Albo użyć słów, fotografii i dźwięku i wtedy będziemy mieć co? Kiedy widzimy obrazki, słyszymy dźwięk i mamy treść, to mamy. Mamy, moi drodzy, film dokumentalny. Także, który również możecie zrobić swoim telefonem komórkowym. Dobra, słuchajcie, chciałabym, żebyśmy zrobili sobie teraz krótkie ćwiczenie. Ile mamy jeszcze czasu? Która jest godzina? Ktoś mi powie? Okej. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy sobie zrobili teraz krótkie ćwiczenie. Możemy go zrobić wspólnie, jeżeli chcecie. To jest zdjęcie. Chciałabym, żebyście się przyjrzeli temu zdjęciu i spróbowali w 5 zdaniach opisać to, co na tym zdjęciu się dzieje. Na pierwszy rzut oka może niewiele widać, bo jest mgła. Jak widzicie, lubię fotografować we mgle. Ale jeżeli się dobrze przyjrzycie, może zaczniecie zauważać jakieś szczegóły. Może spróbujecie zbudować jakąś historię wokół tego. Słuchajcie, jeżeli chcecie, możemy zrobić to zadanie wspólnie. I każdy z was powie mi jedno zdanie. Może być bardzo krótkie zdanie. I na podstawie tych zdań
zrobimy sobie opowieść. Czyli każde kolejne zdanie to jest kolejne zdanie tej opowieści. Dobra? Kto pierwszy na ochotnika? Dobra, słuchajcie, to ja zaczynam, okej? Tego dnia na plaży pojawiła się gęsta mgła. Ktoś ma drugie zdanie? Słucham? Super. Czy ktoś może zapisywać te zdania? Słuchajcie, będzie mi łatwiej w ten sposób. Tego dnia na plaży pojawiła się gęsta mgła. I na plażę przyszedł chłopczyk z tatą, tak? Jak powiedziałeś? Ojciec z synem. Okej. Kto da następne? Trudno jest opisywanie zdjęć? To co? Ktoś ma jakiś pomysł? Super, dzięki. Okej. Okej, czyli słuchajcie, coś się zaczyna dziać, tak? Była nuda, był chłopczyk z tatą, ale z mgły wyłaniają się jakieś dwie kolejne postacie. Ciągniemy ten wątek postaci? No to dawaj. Super. Okej. Były to dwie dziewczynki, które wyglądały podobnie. Okej, mamy, słuchajcie, kolejny fajny wątek. Wyglądały podobnie, czyli może były siostrami, albo bliźniaczkami, albo jakimiś zombie. Słucham? I zlewające się z? Okej, super. Te dwie postacie to były duchy. Które wyłaniały się z mgły, tak? Które wyłaniały się z mgły, a potem w niej znikały. Okej. Mamy to? Mamy pięć zdań? Okej, to zaraz cię poproszę o przeczytanie tego. Chyba, że jest inny ochotnik, bo widzę, że tutaj nasza pani sekretarka się trochę waha. Tak? Chcesz przeczytać? Super. Dziękuję. Tego dnia na plaży pojawiła się gęsta mgła. Na plaży przyszedł ojciec z synem. Wydawało mu się, że stoją zupełnie sami, kiedy z mgły wyłoniły się kolejne postaci. Były to dwie dziewczynki, które wyglądały podobnie. Te dwie postaci to były duchy, które wyłaniały się z mgły, a potem w niej znikały. Super. Słuchajcie... No dla mnie czat, naprawdę. Wydaje mi się, że wydarzyło się tu coś takiego strasznie fajnego, ponieważ mam nadzieję, że trochę
otworzyła się wasza wyobraźnia na to, w jaki sposób zdjęcie pomaga nam w budowaniu tekstu. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że chciałabym opowiedzieć historię, historię śmierci matki tego chłopca. I tego, to by nam wyjaśniło, dlaczego ojciec i syn tak naprawdę są sami na plaży, tak? Może mama zawsze wrzucała kamyki do wody, a teraz chłopiec robi to samo i w oku taty teraz kręci się łza. Jak opowiedzieć tę historię, żeby brzmiała ciekawie? Może wykorzystalibyśmy na przykład te dwie postacie, które pojawiły się na plaży i moglibyśmy użyć na przykład takiego porównania, że zawsze kiedy ojciec z synem przychodził na plażę, w jego głowie pojawiał się obraz jego żony, która wyłaniała się jak jakieś dziwne postacie z mgły. Tak? I już mamy jakąś fajną metaforę, którą tak naprawdę pomogło nam zbudować to zdjęcie. Także super, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Myślę, że się powoli rozkręcamy, dlatego zrobimy sobie teraz drugie ćwiczenie, które będzie trochę trudniejsze. Okej. Słuchajcie, to jest zdjęcie, ale chciałabym, żebyście nie opisywali tego zdjęcia, tylko na podstawie tego zdjęcia spróbowali stworzyć historię do tego zdjęcia. Czyli macie zdjęcie, ale to, co chcecie powiedzieć, to nie jest to, co jest na tym zdjęciu. To zdjęcie ma was tylko poprowadzić do tego, żeby stworzyć wokół tego jakąś opowieść. Chcecie to zrobić każdy sam, czy robimy tak jak poprzednio, czyli każdy daje jedno zdanie? Po jednym zdaniu. Mi się też wydaje, że to jest super metoda. Okej. To kto da pierwsze zdanie? Teraz już wam nie pomaga. Mogę wam powiedzieć, że to jest... Troszkę was może wprowadzę w temat tego zdjęcia. To jest stara kamienica w Gliwicach. A jak widzicie, podwórko jest zalane wodą. Zawsze jak pada deszcz, to podwórko jest zalane. Na zdjęciu jest moja córeczka, która próbuje przebrnąć przez tą wodę. Okej, mamy pierwsze zdanie, tak? Mhm. Słucham. Mhm. Super, okej. Kto zapisuje? Mamy ochotnika do zapisywania? Mogę ciebie poprosić, bo widzę, że notowałaś wcześniej. Dzięki. Okej. Czyli w starej kamienicy mieszkała miła staruszka? Była miła staruszka, dobrze pamiętam? Tak, okej. W starej kamienicy mieszkała miła staruszka. Okej. Mamy już staruszka, słuchajcie, coś zaczyna się dziać. Chciałabym, słuchajcie, żeby to zdjęcie dopowiadało nam coś w tej historii. Tak jak mówiłam wam na początku, zdjęcie i tekst nigdy nie mogą ze sobą konkurować. One się mają wzajemnie zasilać, one mają się wzajemnie uzupełniać, tak? Nie pokazujmy tego samego na zdjęciu, co pokazujemy w tekście. Okej, super, mamy drugie zdanie, słucham cię. Okej. Wczorajszego wieczoru, gdy wróciła do domu, okazało się, że jej mąż umarł. No, strasznie dramatycznie, nie? To przez tą mgłę. Okej. Mamy trzecie zdanie. Przepraszam was, że czujecie się jak na lekcji, jak pani zadaje pytanie, a potem próbuje znaleźć ochotnika do odpowiedzi, ale wychodzi nam to naprawdę całkiem super, także myślę, że będzie dobrze. Okej. Mamy trzecie zdanie. Aha, czat, dzięki. Przez cały poranek siedziała w oknie i wspominała miłe chwile ze swoim mężem. No już się zaczyna robić miło, proszę pani. Może ta opowieść dobrze się skończy. Okej.
Mamy kolejne zdanie. Nagle w oknie spostrzegła swoją wnuczkę. Super. Gdy nagle w oknie spostrzegła swoją wnuczkę. Okej, możemy dopisać do tego zdania bawiącą się w kałuży. Dobra, lecimy dalej. Okej. Okej, znowu robi się dramatycznie. Jednak nagle przeszedł ją dreszcz, kiedy zobaczyła autobus pędzący w stronę jej wnuczki. Będziemy mieć drugiego trupa. Okej, mamy. Nie? Dobra. Okej, słuchajcie. Autobus pędzi w stronę jej wnuczki. Co dzieje się dalej? Ekstra. Dzięki za ratowanie mojej córki. Obcy mężczyzna w ostatniej chwili. Mamy to, obcy mężczyzna w ostatniej chwili ratuje ją. Dobrze, mogłabym cię prosić o przeczytanie całości. Macie całość? Tak? Super. W starej kamienicy mieszkała miła staruszka. Wczorajszego wieczoru, gdy wróciła do domu, okazało się, że jej mąż umarł. Przez cały ranek siedziała w oknie i wspominała miłe chwile z mężem. Nagle w oknie spostrzegła swoją wnuczkę, bawiącą się w kałuży. Jednak nagle przeszedł ją dreszcz, gdy zobaczyła autobus pędzący w stronę jej wnuczki. Obcy mężczyzna w ostatniej chwili ratuje ją sprzed autobusu. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam teraz, że tak naprawdę to by mogła być opowieść o tym mężczyźnie, a wcale nie o tej dziewczynce i wcale nie o tej babci, że to zdjęcie tak naprawdę jest tylko ilustracją do zupełnie innej opowieści. To na przykład mogłaby być opowieść o mężczyźnie, któremu już udało się uratować w życiu, na przykład jakaś taka dziwna aura nad tym mężczyzną krąży, że po prostu on ratuje tych ludzi spod tego rozpędzonego i chcemy napisać reportaż o tym mężczyźnie, tak? Chcemy napisać reportaż o facecie, któremu już 5 razy w życiu udało się uratować kogoś spod kół. To zdjęcie jest jakby z zupełnie innej bajki, ale tak naprawdę dookreśla nam tę opowieść. Coś więcej nam mówi o tej opowieści, tak? W jakiś fajny sposób nas naprowadza. Także mam nadzieję, że udało mi się trochę pokazać to, w jaki sposób fotografia i tekst ze sobą działają. W jaki sposób fotografia i tekst mogą się wzajemnie zasilać. Żeby fotografować, potrzebujemy uważności. Tak samo pisać, słuchajcie. Dla mnie fotografia i pisanie to są tak naprawdę, to są sposoby opisywania świata, tak? Jeżeli będziecie próbowali kiedyś opisywać świat, opisywać jakiś problem, opisywać jakiegoś człowieka, to możecie wybierać różne formy, różne media. To może być tekst, to może być fotografia, to może być i tekst, i fotografia. To może być dźwięk, fotografia i tekst, czyli film dokumentalny. Czasami, słuchajcie, pewnych
pewnych rzeczy czasami nie da się opowiedzieć fotografią. Ja chyba tak miałam właśnie z moimi domami bezdomnymi, że robiłam te zdjęcia i w pewnym momencie zobaczyłam, że zdjęcia nie wystarczą, tak? Że tam jest coś więcej, że tam jest jakaś opowieść, że tam jest jakaś historia, że tam jest człowiek. Bo tak naprawdę domy bezdomne nie są o znikających domach, tak naprawdę domy bezdomne są o ludziach i o ich historiach. I jeśli kiedykolwiek przeczytacie tą książkę, to myślę, że zwrócicie na to uwagę. I fotografia tak naprawdę pomogła mi w dostrzeżeniu pewnych szczegółów, w zatrzymaniu się, w spojrzeniu, może w trochę inny sposób. Ale dopiero dzięki słowom mogłam w stanie opisać to, co tak naprawdę chciałam opisać, tak? Myślę, że te dwa media nie są wymienne, że czasami poczujemy, że tekst zadziała lepiej w jakimś miejscu, czasami poczujemy, że zadziała gorzej. Tak jak na początku przelecę, słuchajcie, jeszcze szybciutko tą prezentację, kiedy zapytałam was o to, co bardziej na was zadziałało, czy tekst, czy obraz. Ktoś z was powiedział, że tekst. Mamy staw, który wygląda jak martwy, jak zwierzę, z którego po uboju spuszczono krew. To jest tekst, który pobudza wyobraźnię, tak? Tutaj dzieje się coś więcej niż na tym zdjęciu, na którym jest tylko staw, tylko mężczyzna i tylko jakaś mgła, tak? Tutaj już mamy jakieś emocje, tutaj już nas może trochę przechodzą ciary, kiedy słyszymy martwe zwierzę, tak? Kiedy słyszymy o mgle, która wypełza. Robi się trochę mrocznie i trochę strasznie tak naprawdę. W tym zdjęciu czujemy ten mrok? Bardziej jakąś taką tajemnicę. Mhm. Chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, że ja nie wiedziałam o tym, że przepisuję zdjęcia, kiedy zaczynałam pisać książkę. To była rzecz, którą ja odkryłam znacznie później na jednym ze spotkań autorskich, które prowadził chyba wtedy ze mną Filip Springer. Rozmawialiśmy trochę właśnie o relacji pomiędzy fotografią i tekstem. I ja wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja pisząc książkę przepisywałam tak naprawdę zdjęcia. Przepisywałam te obrazy, które gdzieś miałam w głowie i które przede wszystkim miałam zapisane na nośniku, tak? Które przeglądałam sobie w komputerze. Odkryłam to też, pamiętam kiedyś pisałam, już rok po wydaniu książki pisałam tekst o pszczynie do jakiegoś magazynu i przeglądałam wszystkie zdjęcia, które mam, żeby wykorzystać jakieś fotografie właśnie do tego artykułu. I wtedy zauważyłam, że wiele tych zdjęć, które robiłam podczas tego projektu, to są zdjęcia, które ja opisałam, tak? Zrobiłam to w zupełnie nieświadomy sposób, zrobiłam to totalnie intuicyjnie i na czuja, ale fotografia stała się dla mnie tak naprawdę formą notatki. Fotografia jest wspaniałą notatką. Fotografia pomaga dostrzec szczegóły, których normalnie byśmy nie zauważyli być może i dopiero kiedy potem na spokojnie siadamy sobie przed komputerem i oglądamy to zdjęcie, to widzimy, że coś na tym zdjęciu dzieje się więcej niż to, co tak naprawdę zauważyliśmy, tak? Tak na przykład było, słuchajcie, z tym zdjęciem, które dzisiaj próbowaliśmy sobie opisać, z tym chłopczykiem. Kiedy robiłam to zdjęcie, ja nie widziałam, że ten chłopczyk rzuca kamień do wody. Ja zobaczyłam chłopca i jego tatę i pomyślałam, o jaka ładna scena, zrobię zdjęcie. Dopiero kiedy otworzyłam to zdjęcie na komputerze i zobaczyłam ten kamień, który ten chłopiec wrzuca do wody, jakby to zdjęcie dla mnie nabrało zupełnie innego wymiaru i przede wszystkim jest jakiś szczegół, tam się coś dzieje, coś, czego kompletnie nie zauważyłam, robiąc to zdjęcie, tak? Także możecie, słuchajcie, niekoniecznie musicie traktować fotografię jako coś, jako zdjęcie gotowe do pokazania, tak? Fotografia może być waszym narzędziem, które pomaga wam w zapamiętywaniu. Więc jeżeli kiedykolwiek będziecie się zabierać za pisanie reportażu, to róbcie zdjęcia, chociażby po to, żeby notować i notujcie, ponieważ wierzcie mi, ludzka pamięć jest bardzo, bardzo zawodna. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania do mnie? Ktoś ma jakieś pytanie? Nie? Ten pan w ostatnim rzędzie nie ma. Okej, okay, słucham. Co pani myśli o studiach? To
To znaczy tak, ja studiowałam politologię z specjalizacją dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. I to była teoria. To były studia bardzo teoretyczne. My się nie uczyliśmy pisać na tych studiach. My się uczyliśmy modelów przekazywania informacji, historii druku i tak dalej, systemów komunikacji. Więc jeśli to by miały być takie studia, to nie. Ale jeżeli to by miały być studia, gdzie jest praktyka, wiem, że takie kierunki są, to jak najbardziej. Myślę, że fajnie jest uczyć się reportażu. Ja się tego nie uczyłam, ja to zrobiłam sama, tak szczerze mówiąc, trochę na czuja. Wyszło jak wyszło. Ale zazdroszczę trochę ludziom, którzy chodzili na przykład do takiej fajnej szkoły reporterskiej, gdzie rzeczywiście uczyli się praktyki, uczyli się pisania tekstów. Ale wydaje mi się, że reportażu naprawdę można się nauczyć samemu, a można się go nauczyć na dwa sposoby. Po pierwsze, trzeba bardzo dużo czytać. Czytajcie, czytajcie, jeszcze raz czytajcie. Czytajcie wszystko. Absolutnie wszystko. Czytajcie literaturę faktu, czytajcie powieści, czytajcie poezję. Mi szalenie pomaga poezja. Nie wiem, czy czytacie poezję, ale poezja to jest taka literatura, gdzie to słowo jest bardzo skondensowane i te emocje są bardzo skondensowane i poezja fantastycznie pobudza wyobraźnię. Więc czytajcie po to, żeby się inspirować i żeby się otwierać, ale piszcie zawsze po swojemu. I piszcie, po prostu piszcie, ćwiczcie pisanie, starajcie się ćwiczyć tą uważność, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz, żeby rzeczywiście złapać jakiś temat. Czy wy będziecie na następnych zajęciach, jutro i pojutrze? Okej, a wy? Też nie? Dobra, zawsze lepsze to niż lekcje, nie? Niż jakaś mata. Słuchajcie, dam wam takie ćwiczenie, może ktoś kiedyś z niego skorzysta. Zachęcam was do tego, żeby trasę, którą na przykład pokonujecie codziennie samochodem albo jakimś środkiem transportu z punktu A do punktu B, na przykład z domu do szkoły, żeby ją przejść. Powoli, spokojnie poobserwować, co się dzieje, ale niech to będzie taka trasa, którą rzeczywiście zazwyczaj pokonujecie czymś kołowym, tak? Nie widzicie tego, co jest pomiędzy punktem A i pomiędzy punktem B, po prostu jedziecie, a potem spróbujcie, nie wiem, może to być droga do babci, do cioci, a potem spróbujcie na przykład przejechać rowerem ten sam odcinek albo na przykład przejść się i zobaczyć, co się dzieje po drodze i spróbujcie to opisać. Albo sfotografować. Albo i opisać, i sfotografować. Jak mamy z czasem, kochani? Okej. Okay. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jakiś ulubiony reportażysta. Albo może jeśli nie ulubiony, to taki, którego pani poleciła. Słuchajcie... Dla mnie zawsze takie bardzo ważne były książki Andrzeja Stasiuka, więc jeżeli miałabym coś polecać, to na pewno jego książki. Andrzej Stasiuk to może nie jest taki stuprocentowy reporter, dlatego że mówi się, że był on twórcą reportażu fikcyjnego. Brzmi to dość tajemniczo jak reportaż fikcyjny, przecież reportaż zawsze mówi prawdę, tak? Ale Andrzej Stasiuk w wspaniały sposób używa języka, w wspaniały sposób używa metafor, jest mistrzem obserwacji, jest mistrzem uważności i jest mistrzem języka, także na pewno jego książki wam polecam, a już w szczególności Dukle. Myślę, że Filip Springer, pewnie wielu z was kojarzy Filipa Springera, to jest kolejne takie nazwisko, z którym warto się zapoznać. Filip pisze książki głównie o przestrzeni, o architekturze, mniej o człowieku. Także myślę, że wszystkie jego książki, a napisał ich naprawdę sporo, będą dla was bardzo ciekawe.
Dla mnie na przykład podczas pisania książki taką ważną książką była książka Ilony Wiśniewskiej. Ilona Wiśniewska to jest reporterka, autorka, która mieszka w Skandynawii i pisze książki o Skandynawii. Napisała kilka książek o Grenlandii, przepraszam, mam nadzieję, że nie pomylę, chyba o Norwegii. I dla mnie książka właśnie o Grenlandii to była taka książka, gdzie ja zobaczyłam, że reporter może w tekście pokazać siebie. Ponieważ są dwie metody pisania reportażu. Znaczy jest więcej, ale te dwie, o których teraz wam chcę powiedzieć, to jest to, że reporter pokazuje siebie w tekście, albo reporter pisze z boku, tak? Go zupełnie nie ma. On tylko opisuje bohatera, on opisuje sytuację, ale swoich emocji, swoich uczuć zupełnie nie pokazuje. Ja tak na początku pisałam domy. Opisywałam historię ludzi, ale zupełnie nie pokazywałam tego, co ja przeżywam, tak? Kiedy zmagam się z tym tematem. Nie pokazywałam swojej drogi, nie pokazywałam swoich poszukiwań. A po tej książce właśnie, Lód, książka ma tytuł Lód, zobaczyłam, że można pokazać siebie, że w książce, w reportażu można pokazać siebie, można pokazać to, jak my się zmagamy z danym tematem, można pokazać swoje emocje, można pokazać swoją drogę, swoje poszukiwania i po tej książce zaczęłam domy pisać trochę inaczej. I wyszło koniec końców tak, że domy są tak naprawdę bardzo o tym, co ja przeżywam, tak? Co ja przeżywam w relacji do tych domów, do tych ludzi, do tej przestrzeni i do historii, które napotkałam. Ktoś jeszcze? Jakieś pytania? Mhm. Mhm. Oj, powiem wam, że to jest dla mnie trudne pytanie, dlatego że ja nigdy się nie uczyłam fotografii i zdjęcia, które... Jestem fotografem amatorem. Zdjęcia, które ja robię, to są zdjęcia, tak jak wam mówiłam, one mi bardzo pomagają, ale nigdy jakoś szczególnie nie uważałam siebie za fotografkę. Myślę, że z fotografią jest dokładnie tak samo jak z tematem na reportaż, czyli fotografujcie to, co was interesuje, to, co was porusza, to, co przyciąga wasz wzrok. Zabrzmi to może trochę dziwnie, ale cudownym sposobem nauki fotografii jest obserwowanie, oglądanie innych fotografii. Inspirujcie się. Naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć ze zdjęć innych osób. Oglądajcie sobie konta na Instagramie, oglądajcie sobie blogi, oglądajcie sobie fotoreportaże, oglądajcie sobie różne profile, patrzcie, w jaki sposób te zdjęcia są zrobione i spróbujcie zrobić tak samo, albo spróbujcie zrobić zupełnie inaczej, ale takie inspirowanie się, oglądanie, tak samo jak z odczytywaniem. Oczytywanie i oglądanie to są te same metody tego, żeby się nauczyć. Fajnie, że pani zadała to pytanie, bo właściwie chciałam zakończyć ten mój dzisiejszy warsztat taką inspiracją. Na YouTubie, słuchajcie, jest dostępne oprowadzanie kuratorskie po wystawie takiego pisma studenckiego ITD. To było pismo wydawane w czasach PRL-u, pismo studenckie, gdzie były prezentowane fantastyczne fotoreportaże. Takich fotoreportaży już dzisiaj jest coraz mniej w prasie. I po tej samej wystawie oprowadzają nas dwaj autorzy. Oprowadza nas Filip Springer, o którym właśnie mówiłam, i oprowadza nas Olga Gitkiewicz, która również jest reportażystką. I to jest super, słuchajcie, żeby zobaczyć, w jaki sposób oni podchodzą do tego tematu, jakie zdjęcia wybierają, jakie reportaże wybierają do tego, żeby opowiedzieć. W jak inny sposób można zobaczyć tą samą wystawę, tak? Oprócz tego, że zobaczycie, jak inne punkty widzenia mogą mieć dwaj reporterzy, zobaczycie też wspaniałe zdjęcia. Te filmiki trwają po pół godziny, więc naprawdę możecie sobie je po prostu machnąć w tak zwanym międzyczasie. A przy okazji zobaczycie, w jaki sposób robiło się kiedyś reportaże i w ogóle zobaczycie fantastyczne zdjęcia. No niestety ta wystawa już się skończyła, ona była w Warszawie,
Nazywała się Ostrzej Widzieć, ale mam nadzieję, że może gdzieś kiedyś uda mi się ją jeszcze zobaczyć. Ja jej też nie widziałam, znam ją tylko właśnie z tych dwóch opisów kuratorskich, ale bardzo, bardzo wam je polecam. Nie bójcie się robić zdjęć. Róbcie zdjęcia wszystkiego, wszędzie i zawsze macie taką możliwość, ponieważ macie telefony. I ja jak patrzę na swoje stare zdjęcia, to wydają mi się one absolutnie beznadziejne. Ale to jest zawsze jakiś tam proces. Róbcie zdjęcia po to właśnie, żeby one wam pomagały w obserwowaniu świata, nawet jeżeli robicie to zdjęcie z zamiarem, że nigdy go do niczego nie użyjecie. Ja mam, słuchajcie, chyba 17 dysków zewnętrznych, na których mam po prostu tysiące zdjęć. Wiem, że tych zdjęć nigdy do niczego nie wykorzystam, ale czasami sobie je przeglądam i one mnie bardzo inspirują albo pokazują mi jakąś drogę, którą przeszłam. Także zachęcam was do tego, żeby przede wszystkim robić zdjęcia, bo to jest praktyka, jeszcze raz praktyka, to jest po prostu najlepsza metoda nauki tak naprawdę. Ktoś jeszcze? Okej, słuchajcie, chciałam wrócić jeszcze do, bo chyba jeszcze mamy troszkę czasu, chciałam wrócić więc do tego slajdu, który wam pokazywałam na początku, kiedy zapytałam was, z czym kojarzy wam się słowo reportaż. I tak pomyślałam sobie, że jeżeli starczy nam trochę czasu, to okej. To... A mamy jeszcze trochę czasu? Która jest godzina? Okej, super. Słuchajcie, więc mamy tu takie słowa, które ja sobie wypisałam, myśląc właśnie o reportażu. Czy ktoś z was chciałby o czymś pogadać, o którymś z tych tematów, które tutaj wypisałam? Jakieś słowo was zaintrygowało? Chcielibyście, żebym trochę rozwinęła ten temat? Ktoś ma jakąś propozycję? Medium? No właśnie. Medium to jest sposób, w jaki my pokażemy, a właściwie środek, jakiego użyjemy do tego, żeby pokazać daną opowieść, żeby ją w jakiś sposób opisać. I o tym w sumie dużo dzisiaj już mówiłam, prawda? O tym, że tak naprawdę możemy opowiadać historię w różny sposób. Możemy opowiadać historię poprzez tekst, możemy opowiadać historię poprzez fotografię, możemy łączyć te dwie metody, możemy stworzyć reportaż radiowy. Dla mnie chyba w tym słowie jest najważniejszy ten moment, w którym decydujemy się na wybór, tak? I decydujemy się na to, co będzie najlepszym środkiem do pokazania danej historii. Czy to będzie tekst, czy to będzie fotografia. Myślę, że jak będziecie próbować i tego, to sami w pewnym momencie wyczujecie, gdzie jest ta różnica. Na YouTubie też możecie sobie zobaczyć taki 10-minutowy, krótki film z wywiadem Mikołaja Grynberga, który jest fotografem, ale jest też reporterem. I on opowiada, w jaki sposób on odszedł od fotografii do słowa, ponieważ w pewnym momencie zobaczył, że ta fotografia już nie wystarcza, tak? Że on fotografią nie jest w stanie opowiedzieć tego, co chciałby opowiedzieć słowami. A stało się to przy okazji jego projektu w Auschwitz. On pojechał do Auschwitz i tam przez nie wiem jak długi czas, ale robił portrety różnych osób, które tam spotykał, po czym uznał, że jakby ta fotografia zupełnie nie mówi tego, co on chciałby powiedzieć o tym, co tam się wydarzyło i o tym, co czują teraz ludzie, którzy jeszcze żyją i pamiętają te czasy albo ich rodziny, i postanowił napisać książkę. Philip Springer z kolei, opowiadając o relacji pomiędzy słowem a obrazem, mówił, że on opisuje na przykład architekturę, a przez zdjęcia wypowiada swoje emocje. Emocje, których nie potrafi opisać. Okej, coś jeszcze, słuchajcie. Ostatnie słowo, już was więcej nie męczę. Matko. Wiedziałam, że ktoś o to spyta. No więc kryzys twórczy. Jestem obecnie w kryzysie twórczym. Mam pisać drugą książkę, ale utknęłam w jakimś takim punkcie i nie potrafię się zabrać za pisanie.
Ale tak sobie myślę, że kryzys twórczy przychodzi zawsze. Przychodzi, cokolwiek byśmy nie robili, to on przychodzi. Czy piszemy wypracowanie, czy myjemy okna w domu, czy cokolwiek. Mamy taki moment zwierzchni, kiedy nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. I chyba po prostu trzeba to zaakceptować. Ja myślę, że kryzys twórczy jest tak naprawdę elementem procesu pisania i chyba już sobie go teraz wpisałam na stałe tak naprawdę w całe to pisanie. Bo mam taką myśl, słuchajcie, że pisanie to nie jest tylko siedzenie przed komputerem i pisanie, ale to jest jakby to wszystko, co też dzieje się dookoła. I to jest też ten kryzys twórczy, czyli ten moment, kiedy my zawieszamy pisanie i kiedy, albo w ogóle działanie, bo to nie chodzi tylko o pisanie, ale to chodzi też o zbieranie materiałów. Można mieć kryzys twórczy, bo mamy jakąś totalną blokadę i nie chce nam się po prostu wychodzić w teren, nie chce nam się gadać z ludźmi, nie chce nam się zdobywać nowych kontaktów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że trzeba go na stałe wpisać do tego repertuaru tak naprawdę pisania. Na przykład z domami było tak, że ja miałam stypendium na napisanie domów, pisałam je bardzo intensywnie, zbierałam materiał przez 5 miesięcy, a potem wrzuciłam wszystko do przysłowiowej szuflady. I to leżało w szufladzie, myślę, że dobre kilka miesięcy, kiedy ja stwierdziłam, że już nic więcej z tym nie robię, że nie mam siły, że jestem zmęczona, że to chyba wszystko nie wyszło. Po czym po kilku miesiącach powiem wam, co mnie zmotywowało do tego, żeby wysłać ten tekst do redakcji, dlatego że tak jak mówiłam, nie uczyłam się w żadnej fajnej dziennikarskiej szkole, więc nie miałam żadnych kontaktów, nikogo nie znałam, więc moja droga do wydania książki wyglądała tak, że posłałam fragment tekstu do wydawnictwa. Nie znając absolutnie nikogo i biorąc adres e-mail ze strony internetowej. No i to wydawnictwo, właśnie Dowody na istnienie, w którym wydałam książkę, odpowiedziało, że jest zainteresowane tym tematem i tym tekstem. Także takie rzeczy się dzieją, słuchajcie, i naprawdę nie trzeba mieć kontaktów, nie trzeba mieć wyrobionego nazwiska ani niczego innego, żeby rzeczywiście coś wydać. A to, co mnie pchnęło do tego, żeby napisać do wydawnictwa, to było takie poczucie, że poświęciłam bardzo dużo pracy, tym samym zabierając ten czas, który poświęciłam pracy mojej rodzinie. Ponieważ ja zaczynałam pracę nad domami, kiedy miałam dwie małe córeczki. Jedna miała 1,5 roku, a druga miała 3 lata. A pisanie reportażu to jest bardzo, bardzo intensywny czas i proces, kiedy my bardzo dużo czasu na to poświęcamy. I ja bardzo dużo czasu poświęciłam na pisanie, a bardzo mało czasu poświęciłam rodzinie. I miałam ogromne wyrzuty sumienia. I te wyrzuty sumienia tak naprawdę pchnęły mnie do tego, żeby wysłać ten tekst, bo pomyślałam sobie, że to będzie strasznie nie fair i strasznie niesprawiedliwe w stosunku do moich córeczek, że zamiast poświęcić czas im, poświęciłam go na pisanie i dalej nic z tym nie robię. Także różne są motywacje, żeby wysyłać swoje teksty do wydawnictwa. U mnie była taka, ale w międzyczasie był właśnie ten kryzys twórczy, o który pytałeś, i to kilka miesięcy, kiedy po prostu nic z tym materiałem się nie działa. Okej, słuchajcie, myślę, że nasz czas dobiega końca. Bardzo, bardzo wam dziękuję za udział w tych zajęciach. Dziękuję wam za to, że braliście aktywnie w nich udział. Mam nadzieję, że... Słuchajcie, mam nadzieję, że... Chcę powiedzieć ostatnie zdanie i już was puszczam. Mam nadzieję, że po tych zajęciach zostanie w was jedno słowo albo jeden obraz. Tylko tyle, nic więcej. I mam nadzieję, że to jedno słowo albo ten jeden obraz, albo jakaś emocja do czegoś was kiedyś w życiu zainspiruje. Dzięki.